Nie, tak jak... Wydaje mi się, że Chórek teraz trochę czuje się w nim jak w Chórku jedynce. No, czuję się jak w Chórku Stary. jedynce, bo przejebałeś 12 do 4, no. 12, tyś widział kurwa 12 na życiu. Na ile było? Ja myślę, że z 15. Milion, a myślę, że kurwa no. Milion. Też dobra, nie będę z tobą polemizował, OM. Jak masz lepszy pomysł na samolot do treningów, to po prostu znajdź jakiś i weźmy nie pierdol Emila może. F4. Co ty myślisz o Emila? Nie, F4, startuj. F1, F2. Emil. No, ja Emilem nie chciałbym latać, bo na Emilu się kręcić nie nauczysz, a nie jest zawsze tak, że... Wiesz, to musi być czego samolot... się nie nauczysz kręcić? Słuchaj. No może on nie jest perfekty. W ogóle znaczy złym ale pomysłem właśnie o to jest chodzi. Uczenie kogoś, żeby się kręcił na Emilu. Ale wiesz, można szkolić stricte podejścia do boom-zoom. Zresztą nie, no bez przesady, tym Emilem też tak, oglądam, nagrywasz. Ale o to chodzi, że Chórek jest co, oglądasz i nagrywasz to w łapce? W obu tak. Aspektach lotu... I nagrywa się z dźwiękiem. No to się lepiej kręci, ale gorzej się wspina z kolei. Albo lepiej się wspina, ciut gorzej się kręci. Ja bym powiedział Maty, że one są teraz takie trochę zbliżone, a Emilem naprawdę się bardzo przyjemnie lata i on fajnie cię ostrzega. Dobra, wiesz, ale jak telepiąc, na Emilu, ja na granicy się... bardzo dużo dobrze. Latałem. Ale jak na Emilu zaczniesz się uczyć latać, to ty myślisz, że będziesz dobrze.